Fundacja Poetariat prezentuje Brzydkie wiersze. Antologia poezji turpistycznej. Wieluń, 2022 rok. Monika Milczarek. Chrzest. Maria miała 6 lat, kiedy babcia powiedziała: chodź, zrobimy czerninę, jesteś już duża. Myślała wtedy, że to zupa z wody i węgla. Tak robiły z koleżankami na podwórku. Babcia trzymała gęś przy piersi, lekko nacięła skórę na szyi. Maria patrzyła im w oczy. Był tylko spokój. Krew kapała do wiadra z wodą. Wirowała. Hipnotyzowała. Maria dowiedziała się, że czerń może być czerwona. Do dziś ma mieszane uczucia, gdy czuje metaliczny posmak na języku.